Stare Śląskie się kończą. Jechałeś z trasy przez 3460. Co my tu mamy? Radzionków, Księża Góra, Kopiec Wyzwolenia, Piekary Śląskie, Kozłowa Góra. Tak. No to witamy na granicy tej oto miejscowości nad zbiornikiem Kozłowa Góra. Kozłowa Góra. Jest jakiś zielony szlachtruch. I tutaj podobno zaczyna się leśnorajza. No trzeba minąć ten szlaban. Dzisiaj jest, który to 3 lipca 2022. Zaczynamy leśnorajza. Szlak po lasach podobno. W większości szutrowy. Ale o żadnych deszczach ani burzach nikt nic nie godał. Na razie godu, że ją zjechał z trasy, ale wjadę na trasę. Taki trochę większy staw jak i jezioro Łąka, tak mi się wydaje. Kozłowa Góra. Jakieś łódki. Ala dla nich ligry. Ligry. Bo tutaj jest niedaleko lotnisko w Pyrzowicach. Pan jest tu dronem lotał. W tym miejscu. No, że jeśli chodzi o drona, to tu jest strefa ograniczonego lotania. Właśnie ze względu na bliskość lotniska. Zjechałeś strasznie. Bo ja mam wpisaną tą leśną rajdę z tego. No ja też, no. Bo rowerem po Śląsku. Wiem. Nie idziemy. Wiem, bo ja to też z tej strony tam poprął. Ja pobrałam w razie czego, nie? Pan tam stwierdził, że tu się zasięgi kończą, ale... Że się tracą zasięgi podobno, no. Ale obocimy. Nie wydrukował przystań dziennikarska, ale... A chyba aż tak źle nie będzie. No to jest park w Świerklańcu. Ja tu już był. Ja tu już był przy okazji powrotu z Częstochowy. Bodajże w roku 2019 to było. Przed pandemią jeszcze, to jest jechałeś z trasy przez 2011 metrów. Ale jeszcze go tu nie widać. Tu jechałeś z trasy przez 1970 metrów. Zwiedzanie Pałacu Kawalera z przewodnikiem. Jechałeś z trasy przez 1917 metrów.
przejechałeś trasy przez 1874 metry. Zgadza się. To jest pałac kawalera. Parku w Świerklańcu. Można go zwiedzać, ale jeszcze nie teraz, bo jest 7 rano. Tam jest lodziarnia. Tak architektonicznie to jest podobne do tych obiektów w Pszczynie. Co to tam jest? Jakaś kamera? Co to za buda? Jakaś kamera chyba. No, widać tam jakąś kamerę. Tu jest głośnik. Pałac kawalera. Tu nie widać. Mamy tutaj... O! Tu mamy jedzonko. To jest tu. Jechaliśmy na trasę, na tą właściwą trasę Leśno-Rajza, jademy w kierunku zbiornika na Kłochechu. Przestanie nam pan żolić tutaj, że jechaliśmy z trasy, a my zaczęli trasa w Świerklańcu, to jest Leśno-Rajza, mi się zdarza, że to jest tak na bazie rybiego kręgosłupa zrobione. Tak jak butery. Odwejcie się, co za pieruny śmietun. Średnia na ostatni kilometr wyniosła był 13,3 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 4 minuty 29 sekundy. A wypałem of the last 5 minuty 86 bar. Dobra, no to dzisiaj same lasy praktycznie wydum. Borowiny, borówek nie pojedli. Taki można drugie śniadanie zrobić. Zjechałeś z trasy. A kaj zjechałeś z trasy, jakże nie na to. A tutaj taki mamy oznakowania tej leśnej rajzy. To jest właśnie na zasadzie rybiego kręgosłupa tak zrobione. Widzicie? O teraz widzicie. Zielony szlak. LR. Bo my tu musimy zrobić takie opętlowanie. Ja, opętlowanie tego jeziora. Ale nie jeziora, popatrzcie, że ta Leśno-Rajza ma jeszcze inne tu. Inne warianty tutaj są. I no. Tu idzie tak objechać. Tak. Ja. Ale to wszystkimi tymi trasami chyba nie przejadymy, bo to... Ładnie. Za dużo by było. Wracanie się. To jest zalew na Kłochechu. Ze względu na to, że tu się chyba kąpią, skoro jest nagły uskok. Widać, że woda czysto. Cioski. Ciepło? Nie ma zimno. No zimno nie ma. Ale taki dno piaszczyste. Tam jest nagły uskok. Tam też. Znaczy się, że... Dobra. To mi widok. Tu są jakieś gromki. Za świnia pieluń z kochry wyciepała. Na miasto jakim tokom dać? Widzicie. Chleb z dołkaczką. Kiedyś pieluń wyciepał chleb. Jedzą. Aż się czynku. Na Górnym Śląsku wygląda choby Mazury.
wszystko jeszcze pozawierane. Rowerki wodne. Tutaj jest do kąpania się wydzielona strefa. Jest infrastruktura. Normalnie jestem w szoku. Domki do wynajęcia. Tutaj też można sprzęt pływacki. Pizza Life. Buongiorno, zapraszamy. Zalew na kuchy. Jademy od jeziora na kuchy, Kajs. Kajs dali. Takie oto krajobrazy. Cały czas zgodą, że zjechałeś z trasy, a ja dobrze jadę. Ona się, ta baba sama już tutaj gubi. Tyle tych tras tutaj jest. Tu asfalty i borowiny. Bo to jest żółty szlak rowerowy. Zjechałeś z trasy przez 188 metrów. Nerwio miał ta baba. No powiem tak, że trasa się robi fajno. Takie enduro trail się teraz robił. Piotrek. Zjechałeś z trasy przez 1862 metrów. Ja cały czas jestem na trasie, nikt nie zjechał. Naprawdę super. Jechałeś z trasy przez 1794 metry. I borowiny. Tak, to już miasteczko śląskie, konkretnie Wydlin. Tutaj mamy reper. Stary pruski reper. 308 metrów nad poziomem morza. Dalej kościół. Tutaj jak widać się hajczyło. Las się palił. Polił. Wygorane. Tak opołać, wycięli to wszystko. To jest wygorane. Okolice miasteczka śląskiego. Zjedliśmy hot doga w Żabce. Kurczę. No pioski tutaj są. Sucho. I kurczę. No ale szkło tu nawalone, no to co się dziwić, że się las jest po tym hajcu. No. No to sobie jadymy. Jeszcze widoków za bardzo takich nie będzie. Tam mamy same lasy i szoklak, nie byleby na drzwi jakaś nie harnyła. Ojojoj! O kurczę, a tu się zapowiada fajnie. Ależ fajnie. Ła, i nie ujademy. Piosek, pioseczek. I trzeba kludzić. No słuchaj, jak ja się zakopał też, to trzeba kludzić.
wieża obserwacyjna. No powiem, że trasa się robi lekko ekstremalna. O cholera, nawet rowera nie idzie postawić. Fajnie. Super. Jakieś 100 metrów takiego piosku i nie ma szans tu wyjechać. Docieramy do miejscowości Kalety. O, jakiś peleton przejechał. I teraz jako to jadymy. Tu mamy jakoś treka. Idzie w bana. A my jadymy właśnie pod tabana. Kalety. Byś to widział? Co? Cały chleb okrągły wyciepany. To nie widziałem. Leżał na drodze. To tu ludzie strasznie chleb marnują. Co za świnie pieruńskie. Patrz jak kalety? Ciekawe jak w jakim stanie jest. Sądząc po tym wiadukcie to raczej dość dobra remontu nie było. Tak, zatrzymaliśmy się w Rogate Rancho. Ta przyjemna miejscowość Mikołeska. Opuszczamy. Rancho Rogate. Rogate Rancho, tam my byli, grochówka zjedli, teraz dym będzie. Nie będę gadał skąd, będzie gaz. Nie trzeba num rosyjskiego, będziemy mieć swój. Takie lasy mieszane bym powiedział. Mieszane, ale tam były większe śliczne. Tereny piaszczyste. No i tu mamy asfalt, jak na razie. Zakaz wstępu. Ale jest druga. Są znaki LR, Leśno Rajza, gdzie można jechać. No i mamy jakiś budynek. Tam jest tył większy. Nie wiadomo skąd, co to za fabryka jakoś. Kumin tam jest. Ale mi się zdarzyło to na którymś urbek się widział. Kościół jakiś ciekawy. Rotunda to tu. 1905.
Ja, ty, ale tam jest szlak, to tam można wlić. No tak, no, nawet leśny rejon na to prowadzi. Co to za herb jest? Ale to są te prusko-cegła. Chcielibyśmy tu iść na plac wlić. Kurczę. Jezygor. Jest jakoś miejscowość Brynek. To są my przy jakimś... To by folwark albo co? Ja pierdzielę. Taka wieża, taka rotunda bardziej. No, fajnie to tu wygląda. Jest i pałac Domen z Marków. Obecnie jest to internat technikum leśnego w Brynku. Ale duży pałac. Raczej godą, że będziemy mieć gaz? Nie mamy gaz. Co? Jakiś gazociąg. Jakaś pompownia. Zdaje się, że trzeba będzie na tę drogę wyjechać. Jest obiekt jakiś. Ciekawe, czy gaz płynie, bo Putin zakręcił. Tam. Widzisz, że nie tylko my tu jechali, bo są ślady inne. Nie wiem, że to ślad nie chodzi. Nie idzie już ujechać. Jechali my już trochę. Nie wiem, w jakich okolicach rzek jest, ale mamy tutaj prawdziwe takie rowerowe rodeo. Mnóstwo piosku. Ja mam jeszcze szerokie opony, to jeszcze jakoś idzie ujechać. To ma cienkie opony, bardzo ciężko będzie. Tam tereny piaszczyste, choby przez Zomięta się przejeżdżało. Jak ktoś nie wie, co to są Zomięta, to powiem, że zaspy śnieżne po polsku. No, zgadają Zomięta. Albo Zomięty. To takie nawiązanie do sezonu narciarskiego. Ponoć, że te trasy też są trasami właśnie do nart biegowych. No w sumie nieźle. Choroba się kopiera się. Ale tyle piosku, no bo kurde, taki śliski lód tu musi być, że tyle piosku musi być. Tak, krajowo jedynostka. Na poszczególne wysypanie się, jak jedziesz. Kiedyś się nią autem jechało. Miękki asfalt jak stopieru. Tą drogą można przejechać przez całą Polskę nad morze. Jakaś tam na Poznań idzie. Chyba na Koszalin albo jakaś tam. Ale asfalt miękki.
ciężko się jedzie. Będziemy skręcać w prawo z dni. Co to za miejscowość, to nie mam zielonego pojęcia. Tak nie będziemy tu wyjechali. Niezwykle. Ja są znacznie na słupie. Tam, jak te słupy. Chodź wejście, Biela, tu jest chrust do polenia. Kurczę. Drzewo, chrust, wszystko. Hajsowanie wyśmienia. A to wjechaliśmy do miejscowości Piłka. Jako oto dziwna nazwa. Po śląsku powinno być Bala. Albo Bal. Ale asfalt kładziony tutaj na dniach. Tak to się jechało pioskami i szutrami. Przez las. Ale fajnie, fajnie. Super trasa. Zbiornik Siewniok. Taki oto większy staw. Lilie wodne się rozkwitają. Kaczki pływają. Pięknie. No to mały przystanek na pływalni w Koszyncinie. Taki oto miejsce. No są my już za Koszyncinem. Jademy w kierunku miejscowości Kalety, tak? Bo tu jest pętla taką. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Parkingi. Coś wspaniałego ta trasa. Mimo tych piosków, tego wszystkiego, raj dla rowerzystów. Taki drogi to ją uwielbiam. Cisza, spokój, żadnego ruchu, żadnych tirów, żadnych aut, żadnego butlu. Pięknie, pięknie, pięknie. To jest ten czarny zasłany Śląsk. Górny Śląsk. Oberschlesien. Karajza świadczy o czymś innym. Leśno Karajza. Jakoś libana. Jedzie coś? A nic nie jedzie. Jakiś grób. Prawdopodobnie wojskowy. Dwa krzyże. Jest jakoś ruchliwo droga. Ale dość równo, a my jadymy tam, prosto. Jest ciekawe, że szlak idzie właśnie tam, a tu jest, uwaga, niebezpieczeństwo, praca z użyciem materiałów wybuchowych. Wiecie, te groby to tu nie za bardzo świadczą, ale zakazu wstępu nie ma, szlak tu idzie.
robi się ciekawe. Tak, no to jest tu jakoś dzielnica Mokrus, a ta droga to jest trasa, którą jeżdżymy na Częstochowę. Tam kawałek dalej jest taka miejscowość Piasek i tam Rzech rozwalił koło w stałe rynkowe. To jest ta droga. Mamy przeprawa przez Małą Panew. Ostrzegli nas ludzie, że nie ma mostu. Kopruchy żerą. Jest piosek. Ale jakoś i deska jest. On się tam może trochę umyć. Tu od wszelkiej biedy, jak się skąpiem, to mi się nic nie stanie. Ale kopruchów faktycznie tu jest dość sporo. Tak straszyli, ale... No widzisz, przez wodę też się dobrze jechać. Widzisz? Ale się nakleiło na okunę. Właśnie, będzie buksowało. Fligry już lądują. Znaczy się, że się zbliżymy do miasteczka Śląskiego. Także seta jest. Tak jest. Właśnie stuknęła mi seta. Jest 100 km. A więc fantastyczny wyczyn. I kolej na Pyrzowic powstaje. Osiem kilometrów do lotniska. Bo ono jest centralnie tam. Dobra. Generalnie rzecz biorąc, całą leśną rajza już mamy przejechano. Za chwilę zaczniemy wędla. Będziemy skręcać w lewo. Fantastyczny szlak. Mam 108 km, lasy, 90% tej rajzy to lasy i szutry, i piosek, chociaż tak z 10% piosek. Fantastyczna sprawa, zamykamy pętla. Fantastyczna trasa. Rewelacja. Borowiny, jedynko. I w tym momencie pętla zostaje zamknięta. Tu my zaczynali pętla i skręcamy w lewo z głównej. Jedziemy w kierunku Świerklańca. Pięknie, rewelacyjnie, tu my już jechali. Są nasze ostatnie metry tej rajzy, tej leśnej rajzy. Dzisiaj jezioro w Świerklańcu. Tam widać Kama.
Ile to mamy? Już ponad 100 km, około 110 nawet. Ale trasa fantastyczna. Dużo szutru, piasku, ale da się jechać. Mało asfaltu, mało ruchu, aut. Piękna sprawa, polecam każdemu. Jedynie na szosie się nie da. Ale to już jest problem. W każdym razie rewelacyjna trasa. Jeszcze nigdy tak daleko, że nie jechał lasami. Ponad 100 km, żeby samymi lasami jechać, to jest rekord. I tu powinien być znak, że się zaczyna od noga na LR. Na Leśno-Rajza niestety nie ma tego znaku. Wielka szkoda. To jest granica Świerklańca. A jest znak, widzisz? Jednak jest na tym murku, że jest początek. Jednak jest, to Hanus go nie widział, a ja go widział. Są piekary. Kończymy ta rajza, pakujemy się na auto i mogę powiedzieć tylko wszystko, czym cieszę. I do zaś.